Słuchajcie, drodzy kochani, chciałem zamienić kilka słów na temat myślenia i kreowania naszej rzeczywistości. Otóż tak jak myślimy, jakie są nasze myśli, czy są pozytywne, czy są negatywne, przyciągamy dobre osoby do naszego życia lub przyciągamy złe osoby do naszego życia. Również jeżeli nasze myśli są złe, przyciągamy złe rzeczy do naszego życia i nie przyciągamy dobrych rzeczy do naszego życia. Jeżeli osoba jest pozytywnie myśląca na każdy dzień, osoba, która dziękuje Bogu za to, że żyje, za to, że ma co je, za to, że ma dach nad głową, to wówczas taka osoba otrzymuje dobre rzeczy od wszechświata. Bo my, drodzy kochani, kreujemy naszą rzeczywistość tym, co myślimy, jak się zachowujemy. Generalnie struktura naszej aury przyciąga rzeczy dobre do naszego życia lub rzeczy negatywne do naszego życia. My musimy po prostu spojrzeć na siebie, każdy jeden na siebie musi po prostu dokonać jakby rozliczenia, jak się zachowujemy, jak myślimy, w jaki sposób, jakby można powiedzieć, czynimy rzeczy dla innych. To będzie miało duże znaczenie na nasze przyszłe jakby życie, na nasze przyszłe albo cierpienie, albo doznawanie przyjemności w tym świecie materialnym. Jak również konfirmacja jest bardzo, bardzo istotna, bo możemy naszą konfirmacją, powtarzając konfirmację każdego dnia, możemy zmienić na lepsze nasze samopoczucie, nasze życie, możemy wyleczyć nawet choroby. Jeżeli ktoś jest ewentualnie chory, ma jakąś chorobę powiązaną ze swoim ciałem, konfirmując, że nie ma tej choroby, że jest czysty, że jest zdrowy, wmawiając sobie, że jest zdrową osobą, może tą chorobę zlikwidować. Lub kobieta, na przykład w Hiszpanii, tu są wiele kobiet, które zawsze użalają się nad swoim losem, nad swoją chorobą, powtarzając, że muszą iść do doktora, powtarzając, że mają raka, że mają chory organ i zawsze sobie wmawiają, że mają ten organ chory, wówczas ten rak, ta choroba będzie coraz bardziej rozwijała się w ich organizmie, a w końcu dojdzie do śmierci. Także konfirmacja i to, jak myślimy, jest bardzo, bardzo istotnym, bo możemy nawet konfirmować i jeżeli mamy odpowiednią ilość energii i konfirmować i leczyć inną osobę, jeżeli ta osoba nie ma siły, żeby sama po prostu się wyleczyć z danej dolegliwości, wówczas możemy konfirmować, że ta osoba jest zdrowa i wysyłać tej osobie dobrą energię. Wówczas ta osoba w pewien dzień dojdzie do uleczenia danej dolegliwości, czy to psychicznej, czy ewentualnie fizycznej, na ciele fizycznym. Także jeszcze raz powtarzam, konfirmacja jest bardzo, bardzo istotna, bo tak jak będziemy konfirmować, tak się po prostu będzie nam działo w naszym życiu. I to, żebyśmy sobie po prostu wzięli to do naszej świadomości, że jeżeli dajesz miłość, otrzymasz miłość. Jeżeli dajesz złe jakieś sentymenty, złe jakieś energie, przekleństwa i złorzeczenia innym ludziom, to do ciebie wróci i to zwielokrotnione. Kosmos ci to wszystko odda. Także bądźmy tego świadomi. Drodzy kochani, ja jeszcze raz chciałbym was zaprosić na sklep pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronik mineralny, bardzo zdrowy. To właśnie jest ten odpromiennik. Wzmacniający system odpornościowy powoduje lepsze samopoczucie, nosząc go w kieszeni. Jest też odpromiennik na dom, dzięki któremu możecie po prostu dobrze się czuć. Jak również posiadamy podkładki, które są z minerałami na harmonizowanie struktur wody. Możecie kłaść baniak na takiej podkładce i ta woda będzie zharmonizowana, bardzo zdrowa. I to by było na tyle, drodzy kochani. Jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam tutaj z Wysp Kanaryjskich i do widzenia.